on traktował to jako misję polityczną, wojskową, coś, co wykonuje na zlecenie swoich mocodawców, jak był przekonany wówczas, była to partia konserwatywna. Później się okazało, że nikt za tym nie stał oprócz jego przyjaciela Derby Lewisa, który go wysłał z tą misją i w zasadzie zostawił samego. I on uważał, że ma misję do wykonania, a zabójstwo kogoś, kto był osobą przypadkową, byłoby zwykłym morderstwem. A zabicie Chrisa Haniego jest tylko patriotycznym obowiązkiem, jak się domyśla. I mam poczucie, że rozmawialiśmy z sobą uczciwie. On mi opowiedział całą swoją historię. Nie tylko kwestię zabójstwa Chrisa Haniego, ale całą swoją historię życia. Od urodzin w Zakopanem, poprzez to, co pamięta z dzieciństwa, poprzez wyścigi samochodowe. Opowiadał mi o swojej rodzinie, żonie, narzeczonej, córce. To była taka bardzo głęboka rozmowa, której część znalazła się w książce, ale to od samego początku. On wiedział i ja, że jadę tam go wysłuchać. I naprawdę, a Teresa Turańska mnie nauczyła, że nie można się dziwić. To była słynna historia, jak ona opowiadała, jak któryś z tych komunistów opowiadał jej, że jak jeździli do Moskwy i tańczyli tylko sami faceci z sobą, to ona się zdziwiła. I on wtedy poczuł, że to jest nienaturalne. Więc już od tamtej pory wiem, że nawet najbardziej fantastyczne rzeczy, jeśli ci ludzie opowiadają, to nie masz prawa wykazać gestu zdziwienia. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że my się spotkaliśmy w pół drogi. Janusz Waluch chciał tą historię opowiedzieć, chciał być dobrze zrozumiany i naprawdę długo pracowaliśmy, bo każde słowo on autoryzował i dopieszczał. Tam nie ma w tej jego części, w której opowiada samo o sobie, nie ma przypadkowych słów. Ja mu dostarczyłem do więzienia maszynopis jego wypowiedzi i on je bardzo dokładnie autoryzował. I mam wrażenie, że powiedział to, co chciał powiedzieć. Co więcej, on nic z tego, co mu nadesłałem, nie wykreślił, albo wykreślił bardzo mało, bo uważał, że to chyba treść tych naszych rozmów znalazła się w tej książce i to jest to najważniejsze, o czym rozmawialiśmy. Celem misji Janusza Walusia nie było tylko zabicie Haniego, ale wywołanie takich niepokojów, które spowodują wojnę domową, zamieszki i wtedy armia przywróci dawny porządek, czyli ten rasistowski, jak rozumiem. I to się nie udało. A mam wrażenie, że było blisko bardzo tego, że śmierć takiej osoby, możemy posnuć takie swoją wizję, co by się stało, gdyby Janusza Walusia nie złapano wtedy w ciągu 10 czy 15 minut. Prawdopodobnie konfliktem byłby o wiele bardziej krwawy. Tam zginęło mnóstwo osób. W wielu miastach były manifestacje, tysiące ludzi wychodziło na ulicę, tylko brakowało tego argumentu. Władza, prezydent de Klerk, stanął na wysokości zadania i zmobilizował wszystkie siły, żeby powstrzymać terror, ująć sprawców. Już po tygodniu wszyscy, którzy byli w to zaangażowani, siedzieli w więzieniu. To był taki znak, że ta biała administracja chce tą sprawę wyjaśnić, a nie zamieść pod ziemię. My mieliśmy jeszcze szczęście, dzięki ambasadorowi Cieniuchowi, który był wtedy ambasadorem, że on się zjawił u Nelsona Mandeli i go przeprosił za to i mówił, że Polska jest gotowa zrobić wszystko, żeby pomóc w tej sprawie. I ta jego wizyta miała jeszcze jedno znaczenie. Mandela nigdy nie powiedział w publicznym wystąpieniu, że to Polak zabił Haniego. On zawsze mówił, że to człowiek, który przyjechał z daleka do naszego kraju. A gdyby
on próbował wykorzystać naszą niechęć do Polaków, to ta liczna grupa Polonii, która tam była, miałaby się naprawdę kiepsko. On nigdy nie zgiął głowy, nigdy nie uderzył się w pierś i jak miał nawet momenty zwątpienia, to był niezwykle twardy. Wiesz, jak się spotyka tego człowieka po 27 latach, to masz wrażenie, że to jest skała jednak, że wie, zresztą wiele osób mu mówiło, żeby zrobił gest, żeby wykonał jakieś, zrobił coś, co sprawi, że żałuje za swoje czyny. On nigdy czegoś takiego nie zrobił. Nawet jak rozmawiał z córką Haniego, to powiedział, że jest mu bardzo przykro, że pozbawił życia jej ojca, jej matce zabrał męża, ale dla niego to był terrorysta, którego należało wyeliminować. Wiesz, jak się tego słucha, to trudno tą taką łagodną powierzchowność Janusza Walusia połączyć z tym straszną zbrodnią, którą wykonał bez zmrużenia oka. Wydaje ci się, że to jest inny człowiek, że ten, który siedzi tutaj na ławie w więzieniu w Pretorii i żartuje z tobą, który jest oczytany, który ma szerokie horyzonty, który zna historię, potrafi ją analizować, jednego dnia z zimną krwią zamordował innego człowieka. Takim przez wiele lat symbolem terroru w RPA był Eugene de Kock, który organizował fermę śmierci. Przywożono na nich czarnych bojowników, takich długo torturowano, aż ginęli, albo po prostu przywozili ich tam wykonywać wyroki śmierci. Jak rozmawiałem z adwokatem Eugene'a de Kocka, to on mi powiedział, wie pan, on ma na sumieniu około 3500 zamordowanych ludzi. On był pułkownikiem, wykonywał wszystkie bez szemrania rozkazy, ale w pewnym momencie powiedział, że on bardzo żałuje, chciałby wszystkich rodziny ofiar przeprosić i chciałby, żeby zostało mu to wybaczone. I on wyszedł z więzienia, jest dzisiaj na wolności, czasem udziela wywiadów i tego gestu zabrakło w wypadku Janusza Walusia. I wtedy on się stał symbolem tej białej, apartheidowskiej prawicy, która za wszelką cenę chce tworzyć białe państwo. Dla wielu tych najbardziej zaangażowanych w apartheid działaczy Janusz Waluś jest ciągle ważną osobą. W Polsce trochę przez przypadek on się stał bohaterem, ponieważ kiedy te nacjonalistyczne ruchy zaczęły się rozwijać, potrzebowały swojego bohatera, antykomunisty. I dla nich jest nim właśnie kimś takim Janusz Waluś. Zastanawiam się, na ile oni wiedzą, kogo na te sztandary wciągają, ale mam wrażenie, że przy kulcie nie jest potrzebna wiedza i głęboka znajomość życia ludzkiego. Ważny jest symbol. Jeśli ktoś będzie chciał się dowiedzieć, kim jest Janusz Waluś, to zachęcam do tej książki, ale nie sądzę, żeby kibice chcieli zgłębiać jego historię.